Hej, siemanko, witajcie w CIH 5, Japonia i Chiny, statek towarowy, wysyłamy go gdzieś w świat. Tak sobie kombinuję, patrzyłem gdzie mogę, no i myślę, że pójdziemy po złoto, pójdziemy po naukę, złota dużo potrzebuję, bo tam karabiny maszynowe się zbliżają, także do Osaki. Niech tam sobie pływa. Tu jeden się uchował, ten robotnik. Nie, no to on niech te drogi tutaj macha. Niech macha te drogi tutaj. A tu mamy trójpłaty. Trójpłaty, którymi tutaj planowałem iść. A raczej lecieć. Też machaj tory. Trzy tury. A dzięki torom ta produkcja w kolejnych miastach będzie coraz większa. W miastach połączonych z miastem stołecznym. Wiadomo, o co chodzi. A tutaj zbrojownię robię, bo tutaj będę chyba też robił jednostki. Być może dla Japonii, także o, tak zróbmy. Też tak sobie myślałem, żeby tego proroka to wysłać do Japonii właśnie. Bo on będzie nawracał jak najbardziej te miasta, ale on też będzie podglądał. A w kolejnej się odezwij. Chociaż nie, czy ja przejdę w ogóle? Zobaczymy. To się może nie udać. Ale jakoś to tam ogarniemy. Mam nadzieję. Ci się biją, ale tutaj nie wynika z tego nic złego. Znowu pięknie rymuje. No, taką kawalerią to ciężko ci miasto będzie, chłopie, zdobyć. To nie CIF6. Jejku, oby nie wojna, no. Tak kurde, jak się mieli tak długo, to się zawsze boję. No i co? Tyle? No to żeśmy pograli. No ty mógłbyś tutaj tędy przejść. Nie będę go przekazywał. ...369, bo ja gdzieś jeszcze meczet mogę kupić. A potem właśnie przekażę te miasta, o tutaj, na rzecz hinduizmu. No dobra, jak kupię ten meczet, to chociaż, no zobaczymy zresztą, dobra. Trzeba by zbierać tej wiary, tam hinduizm ma taką cechę, która sprawia, że mamy więcej wiary o dwa za każde miasto, które wyznaje tę religię. Dlatego też... Tylko żeby tutaj nikt nie przyszedł nawracać. No dobra, weźmy tak, zróbmy. Niech to tam zacznie działać. Droga gotowa. Tu też drogę mamy. To wszędzie mamy, ale oni będą mi potrzebni. Jako medycy polowi. Tak mi się wydaje. Ten to macha tę drogę, no macha. Machają tam łopatą galancie. Zaraz podejrzę Japoniom, co tam w Seulu się dzieje. Ale oni chyba latadeł nie mają, także na spokojnie. Zostawię to, to tutaj. O, patrzcie, jaki widok piękny. To lubię, kurde. Dobra, przejęcie ustawiamy. Wiadomo, ci sobie tutaj ogarną, to ty tutaj ciachasz tory dalej. Panie kolego. O, i będzie pierwsze połączenie. To lubię. Co tu się w ogóle stało? Aha, to jest to. Okej. Ale to czekamy, tak jak mówiłem. Czekamy. Tutaj tory by się przydały. Pewnie tak. Jak my tu w ogóle pociągniemy tę drogę? Taką główną arterię. Tędy chyba. Pyk. No dobra, czyli ty tutaj idź tory zrób. Będę zaniebulił, jak zaczynam od tej strony. Bo powinienem od tej, ale niech będzie. I cóż my tutaj wybrać możemy? Myślę, że zamek, bo zostawiam to miasto tak bez opieki. Różnie może być. Co? On to pali? Halo?
Nie no, raczej nie. Wow. Jakie manewry. A co on z tym inżynierem robi, to już w ogóle zagadka dla mnie. Wielka. Kurde, jeden zadowolenia. Czemu taka bieda tutaj? Tak być, aha, to ja tak czekam, kurde, a tutaj nie mam co robić. Żadnych jednostek, żadnych wyborów, to bym na pewno chciał przezbroić. Ale to Chiny potrzebują złota na coś innego, no mógłbym im przekazać to złoto. I przezbroić te jednostki, ale to kosztuje, kurde, aż... A, na razie nie, ale złoto i tak przekażę. Złoto i tak przekażę. Chociaż... Ciekawe ile to będzie... A, dobra, i tak przekażę. Masz. 300 dla ciebie, Wozetian. Przyjaciółko, ty moja. To będę musiał jednak tutaj jakoś wysłać. Jakoś to tam wyślę. Tu się ładnie robi, wszystko ładnie się robi. No, będą to okręty. Zobaczymy. Czy ktokolwiek będzie w stanie, mimo posiadania słabej armii i nędznego rozwoju technologicznego i gospodarczego w ogóle, czy ktoś będzie w stanie pokonać Japonię, no jak będzie miała takie okręty. Oby nie. Chociaż to różnie może być. A nie, bo ja już nie mogę podejrzeć, bo mi go zabili przecież. Ciule pierdykane. A ten archeologów robi. Niech on idzie w tę kulturę, spoko. Spoko, spoko. No, Panama się dzielnie broni. Nie no, jednak 90 prawie obrony miasta to jest dużo. Dobra. O, tędy szybciej. To wodą. No i tutaj w zasadzie mamy co, czego potrzebowaliśmy, to idziemy te tory robić. Potem się tutaj wrócę. No i teraz bym kurde drogę tutaj machnął. Ale nie ma jak. Damy to tutaj na razie. Pyk, pyk, pyk. I na front. Na front, tylko że to tędy muszę. Ciach. Cóż tu się podziało? Układ, no tak. Akceptuj. 801, no to sporo. Sporo. Chyba. Jak tam? Jeszcze jedna tura tutaj. Bo teraz... 25 wpływów. A zauważyłem sobie w przerwie, że tyr jest pod, kurczę, wpływem Korei. I to sporo, 86. O, zobaczymy. Zobaczymy, będziemy kombinowali. No nie chciałbym tutaj walczyć. Chociaż mógłbym też ten tyr przejąć i tyle. To też się wydaje niegłupim pomysłem. O, i z wody, i z wody. Weź do miasta, nie, bo tu generała masz, to nie możesz? Chyba możesz, nie, nie możesz. O, padło, pięknie, dobrze. Walcz dzielnie, moja Panamo. To by stąd, kurde, mogło iść, albo mogliby to zabić. Pomnik. O, pomnik niech się robi. O, można wydać punkty wiary, o to chodziło, zadowolenie też będzie. Tylko pytanie właśnie, czy pójdziemy po meczet tutaj? Nie no, myślę... Nie, to w Kuala Lumpur był ten meczet. Że pójdziemy w ten meczet. To mniej zadowolenia, ale wiary więcej. Dobra, tak zróbmy. Niech się szybciej kolejne ogarnie. 2 na plusie. 7, 7. 2, 1. O kurde, tutaj to brakuje wszystkiego. Brakuje wszystkiego. Ojejciu. Ale dobrze, jest okej. No i znowu pełne zdrowie. Bronią się dzielnie. Statek towarowy. No tak jak był zapewne. A był do Szanghaju. Z produkcją. Oki. Niech tak będzie. I mamy i tu drogę taką. I tu chyba machniemy też drogę. Droga. I bomber na front. Ciach. I zobaczmy.
przekręt wyborczy. Teraz to tutaj 0, tutaj 64 ciągle. Trzeba będzie tak pokombinować, ale nie wiem, czy to w tym momencie już robić. No, to lubię takie zasięgi, kurde. Za chwilę Shanghai będzie miał bonus do produkcji. To jest świetne oczywiście. 3 turki jeszcze. Ile archeologów? Nieźle. Nieźle, nieźle, nieźle. Dobra, lecimy. Albo i nie. Bo coś tak pikało. Cóż to oznaczało? Chyba nic strasznego. Weźcie, zabijcie to ja przyjdę wam drogę zrobić. No kurde. Kontynuuj. Nie doczekamy się chyba. Kreml. No dobra. A czekajcie, czy Kreml znika? Jak ja mam autokrację, ja przejmę ten Seul. Zaraz zobaczymy, bo nie pamiętam tego. Nie pamiętam tego. 4-1, to się wszystko ładnie robi. Dobra, weźmy to od razu. I pyk. I znowu zdrowa. Dobrze. Dzielnie się broni. Bo ty wojujesz, okej. Okay. On wojuje ciągle z Jewatą. To czego go sam namówiłem, za grosze jakieś. Także niech on tam idzie, pewnie, idź tam wojuj. A gościu ma problemy? Nie, to Duńczyk ma problemy z zadowoleniem, bo patrzyłem, ale jemu i tak nie dam. Jeszcze za takiej ilości złota, bez jaj. Koni. Zakończył się. Tutaj ten Kreml. I tutaj akceptuj. No i teraz tak, sfałszować będzie mi sprzyjać, sfałszował będzie mi sprzyjać. 85, a tu 11 tylko. Dobra. Tak. Świetnie. Tylko, że to Duńczyk się na mnie wkurzy. I to jest trochę smutne. Teraz zawrzyj pokój. Najlepiej z tym miastem. Ojejko. Arsenał chyba. No tak, tutaj to miasto trzeba bronić. Wszystkimi siłami, jakie to będą możliwe, czyli w tym wypadku tylko ostrzałem z miasta najprawdopodobniej. No, to już tak biedniej bym powiedział. Daleko nie dojdę. No dobra, to wysyłamy. Ja to spróbuję jakoś się zaczaić i tę drogę machnąć. No bo ile można? Tory już gotowe. Nieźle. To ciachaj tutaj kolejne. Pyk. 2 turki jeszcze. Dobrze. To na razie tutaj se śpicie, chłopaki. I kolejne tory możemy machać tutaj. Jak ja uwielbiam te tory tutaj. Przyjęto 1-3. To na front. Nie, przepraszam. Do Japonii po prostu wyślemy. Oby tam frontu nie było. Bez przesady. No. Kurde, coraz dłużej te tury trwają, ale jeszcze nie tak długo. O. I o to mi właśnie chodziło. Myślałem, że to się od razu w pierwszej turze stanie, ale się nie stało. Stało się w tym momencie. Też dobrze. Zawsze coś. Już większego znaczenia mieć nie będzie. Nie podejrzewam, żeby ta Korea była w stanie się wybronić przed Chinami. Wiadomo. Do Osaki. Wiadomo. No i za chwilę będziemy robili
robili. A tu myślałem, żeby i tak iść tutaj sam sobie ulepszę takie różne rzeczy. O, nawóz też by dobrze było machnąć, a to premia technologiczna chyba była. Bo tutaj są te właśnie, będzie się wszystko lepiej rozwijało. Aha. Została przyjęta, zawierają pokój, tak, o to chodziło właśnie. Aha. No nie! Pałka. Przejął mi te Panamy znowu. Ja tę drogę machnę i może odbiję. No teraz te się biją, daj ta spokój. I co ja mam z nim zrobić? Ojejku, dwóch nawet dostałem. To nieźle. To nieźle. O nie, on to pali naprawdę. Lol. W życiu bym się nie spodziewał. Ale wariat. Ale wariat. Czekajcie, to my może tutaj spróbujemy tymi szpiegami coś tam podziałać. Oj, a ja mogę ukraść technologię Chinom? Ty, no mogę. Przecież. Ciekawe, spróbujemy tak zrobić. A drugie wyślę gdzie? Tam nie, tam nie, tam nie. Może do tego Wilna? A spróbujmy może do tego Wilna ruch. Na pewno? Albo żeby podglądać tutaj Duńczyka. O, Ribę na przykład, jakbym oglądał. Też się nie głupim pomysłem wydaje. Tak, tak zróbmy. Ruch do Ribę. Szukamy tego Ribę tutaj. Okej. Wygląda to przyzwoicie. I za chwilę będę robił te okręty. W ogóle weźmy drzewko. Bo tak, machniemy sobie ten nawóz. Okej. A potem weźmiemy to i to. I potem się pomyśli. Dobra. Mam tę ropę, 3 sztuki. Mógłbym przekazać od razu chyba. Japonii. No, tak zrobimy. Oj, tam Chinom. Na pewno? Nie no, na pewno, dobra. Daj im tę ropę, daj im 6 aluminium. Za żelazo. Ale układ, kurde. Masakra. Genialny. Dobra, ten tutaj szybko wskoczy i machnie tę drogę. Hono tutaj. O właśnie. O to chodziło. I ty sobie idź, kolego, tutaj. I tutaj sobie będziesz czekał. Mamy tory. To idziemy machać kolejne oczywiście tory. I tu też mamy tory. To idziemy machać kolejne oczywiście tory. I teraz zobaczcie tutaj. No tutaj jest bonusik. Modyfikator za połączenie kolejowe do produkcji. 25%. Świetnie. Czyli tutaj też zakładam, że działa. Nie. No to gra to się tam jeszcze nie doliczyła, ale się doliczy spokojnie. O, wow. 114. Czy to miasto może być miastem frontowym? Wątpię. Ale nie będę ryzykował i zbuduję. I cóż my tutaj dalej? Sojusznikiem. Dobra, zaraz to się naprawi. Spoko. Wchodzi współczesną. Panama i ten. Aha, układ akceptuj. Ale mam, kurde, tutaj zapasów. O, nie jestem przyjacielem. Smuteczek. Jedna tura. O, to w tym odcinku... O, artyleria, widzicie.
Ja pierniczę, 102. 102 to nieźle. Ale zbliżyłem się do nich i patrzyłem też demografię i tam też to wygląda ciut lepiej niż wyglądało jeszcze dwa odcinki temu chociażby. Także spoko. No i dobra, lepsze będą różne tutaj współczynniki rozwoju, przyrostu żywności i tak dalej. To mnie cieszy. My wybieramy oczywiście zgodnie z planem autokrację. Jednostka, karawana, no tak jak była, do Tokio. Łoki. I tutaj też machamy taki punkt handlowy, a tu aluminium sobie robimy. Statek towarowy do Kyoto z żarełkiem. Chociaż nie wiem, czy teraz byłoby nie lepiej z produkcją, skoro te szpitale się kończą, ale niech będzie. Zerknijmy na te miasta. A, bo tutaj tak. Myślę, że tak zrobimy. Kapliczka. To raczej zmienię. Raczej zmienię i damy... Okręt. 15 ma teraz. O, lepiej. Się skończy szpital, to z tego nie będę musiał korzystać. Dobra, na razie damy tu. Dodaj do kolejki. Też machniemy ten okręt. Dwa przynajmniej muszą być, wiadomo. Tutaj to wygląda nieźle. No, giełda może się przydać, niech zostanie. Tutaj też wygląda nieźle. Nie będę kupował tego pola, ogarniemy. Mówię o tej ropie. To temu miastu dam. Na tym pracuj. Zameczek się robi. To się ogarnie jeszcze. Dobra. I tu w porządku. Lecimy. Lecimy dalej. Kontynuuj. I mamy balistykę. Ojojojojoj. Dymaj się. Tobie to nie pomagam. W ogóle. I robimy tę drogę, o którą Panama, mam nadzieję, że ciągle prosi. Tak, dobrze. 20. To się chyba nie uda. Ale tutaj na pewno przechwytywanie, pyk, pyk i naprawa w powietrzu. Myślę, że tak, że dalej... Aj, tu nie mogę. Na raty trzeba. Także kantonem. Albo przez kanton. Mamy drogę. No tu nie będę robił tej drogi. Czyli idziemy machać tory. Ale mnie to z tym wkurzył tutaj. No i tak, kurde, będę naokoło zapierniczał z tymi torami, ale muszę. W tym wypadku. Innej opcji nie ma. To ciebie damy tu na razie, panie Robercie Lee. Tego damy tu i machaj tory. I zerknijmy. No teraz to już powinno być. No i jest. I o to chodzi. Balistyka. Jedna tura. A czy to mi potrzebne do czegokolwiek? W tym momencie nie. Chyba nie. Dobra, to gdzie idziemy? Tu mamy czołgi. A tutaj laboratoria. I piechotę lepszą, ale tutaj można też szybko iść. Poli jeszcze lepsze myśliwce i bombowce. To też nie głupi pomysł. Ojejku, ale te laboratoria chyba. Tak zróbmy. Myślę, że tak, ta gra jeszcze może potrwać. Wolałbym, żeby aż zbyt długo nie trwała, ale może tak być. Nie zbuduję to niczego takiego fajnego jakiegoś. Złota mam całkiem sporo. Dobra, chyba kolejne bombowce. Dodaj dwa.
działka przeciwlotnicze. Chociaż nie, może działek to ja nie tutaj będę robił. Albo tutaj. A może tutaj? To stąd wyjmę na razie. O, tak. Dobra. I teraz mam 1280 złota. 260, kurde, drogie. Pyk, pyk, pyk. W ogóle to wali za siła 30 i 30. A to 60 i 60, o Jezu. Ale za chwilę będzie wesoło. I zerknijmy jeszcze o tutaj. Kurde, zadowoleni wszyscy. Żadnych takich dysydentów. Kulturę mają potężną i dlatego. Ale trudno. To się jeszcze może zmienić. W tym momencie nie wygląda to zbyt optymistycznie dla autokracji, ale to się może zmienić. I liczę na to, że to się zmieni. Wiadomo. Wiadomo. 26 minuta, 228 tura. Kurde pieczone. Idzie na mnie? Zaraz pokój podpiszę z tym Haraldem i się okaże, że będziemy tutaj wojować. Wolałbym nie, bo ja się tam bardziej chciałbym skupić. No patrzcie. O Chiny chodzi, nie? No to wiemy, kurde, co on tutaj kombinuje. Wiemy, kurde, co on tutaj kombinuje. No tak. Zawarli pokój. No, to już się możemy spodziewać, myślę. Ojejku. To ta, trzeba ciachać tych, kurde, jednostek jak najwięcej. Co poradzić? Life is brutal. Czy to już? Jak kliknę kolejną turę, to mi wypowie wojnę? Może tak być? Niedobrze. Wolałbym ja jemu wypowiedzieć w momencie, w którym wszystko będzie ustawione jak należy. O nie, jeszcze nie ma wojny. Dobra. Czy my tutaj jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność? Martwi mnie to, że on tutaj wszedł i może mi jakąś jednostkę zaatakować. To jest smutne oczywiście. To moglibyśmy chyba trochę wycofać, myślę. Ale to bym odsłonił tego tutaj. No to łatwo może mi zabić te jednostki. No chyba, żeby... No ta, to cofnąć. Zrobić tak. Tak i tak. To jest takie już ulepszone. To tutaj. Kurde, ja tego nawet nie mam ulepszonego. A to też muszę ulepszyć. To wszystko trzeba ulepszyć. Japonia, ile masz pieniążków? No jajko, malutka. Ale dawaj wszystko, co masz. Dawaj te 130 i naturę dawaj 20. Dobra. Panama. Zawierają pokój. O, nie jestem przyjacielem tutaj. No, kiedy tę drogę skończysz? Machaj ją szybciej, kurde, bo on mi wojnę wypowie i będzie problem. Ile to ma? 20. No właśnie. Możemy ogarnąć. Aż piek. Panama. 71. Dobra, próbujemy. Tak. O, nieudany. Niedobrze, kurde, ile mi tych szpiegów. Jeszcze, to teraz mi ta droga tutaj gówno pomoże. Oj, mogłem nie ryzykować, ale 71 to wydawało się dużo. No, ale dużo jednak nie było. No. Miałem to wysłać
do Japonii, ale tutaj skoro nam się taka wojenka szykuje, to robimy tak. Jak było, pyk. Skoro nam się wojenka taka szykuje, to kurczę wiecie. No i dobra, ono. Co tutaj mamy? Aha, no tak. Czy ja nawet wojny nie mogę wypowiedzieć jak... Co za gówno jakieś. Nie mogę wojny wypowiedzieć, bo tam powiedziałem traktat. Nie no, to jest bez sensu trochę. Złożyłem propozycje i takie tam. W ogóle mi się to nie podoba. Dobra, w kolejnej się odezwij, ty też, bo w kolejnej na pewno już będziemy wojować. Ty się rozstaw i czuwaj. Ciebie w kolejnej turze ogarnę. Tego, no tutaj wysyłamy. Ciachaj, ciachaj. Trójpłaty. Nie wydaje mi się, chociaż... Nie, tak czy siak, niech Manila będzie taką fortecą. No i tędy. Pyk. W następnej. No tu jest wszystko gotowe. Szkoda jak cholera tej Panamy. 54. Ale giną mi ci szpiedzy hurtowo. I to jest... Ojejku! To jest szalone. Zakup. Bo ta pagoda... O! Można by poczekać na wielkiego naukowca też. Zakup. Aha, nie wyświetliło się, bo właśnie miasta nie mam, ale czekajcie, może ja bym kupił sobie wielkiego naukowca. To się wydaje niegłupim pomysłem. Tak, wstrzymamy się z tym. Dobra, lećmy dalej. Lećmy dalej w takim wypadku. Czyli w tym filmiku jednak wojny nie będzie, bo widzę, że 32 tura to rozpoczniemy z kopyta kolejny odcinek. Ale klikniemy jeszcze przez tę Japonię oczywiście. Oj, może zagadam do Hiawaty, ale nie, bo on mi tutaj przyjdzie, jeszcze Seul zdobędzie i będzie problem. O Jezu. Czyli kurde, szykuje się na mnie ten głupek. Że jak? Szykuje się na mnie i w tym momencie... Jak już mówiłem, to jest gnida, zdradziecka. Także on może zrobić wszystko. Także takie durnoty. Morda zapita. Cholernik jeden. Skoro tak, to może arsenał. Ale kapliczka, żeby więcej wiary było. Kurde, tutaj jednak zamachniemy, a potem arsenał. Ej, no to też by trzeba wszystko przezbroić. 26 złota na turę. Kurde, złota era by się szybko przydała. Czyli przede wszystkim, no i artylerię tam zrobiłem, ale jej nie wyślę? Nie no, wyślę chyba. Dobra, za chwilę ją tam oddam. Ale to kurde. Też mi to złoto potrzebne. Odrzuć. No tak, bo tutaj Chiny mają ponad 100 złota naturę ogarną, a Japonia też musi trochę tego złota zebrać. No nie atakuj mnie jeszcze, ciulu jeden. Słabiutko. Postaraj się bardziej. Ja bym ci dał nawet tego, ale za 20. Dobra, 15. Dobra, 11. 9 da. Nie? 8. 7 i konie. Ja pierniczę, może być. Masz, żeby się przyjaźnić. Nie chciałbym, żeby... O ty chami buraku, 1. A taki z dupy ten układ.
Niech mu tam będzie. Zmarnował chyba tylko generała, tak coś mi się wydaje, bo ja i tak nie z tej Maryśki ty będę atakował, tylko od Buffalo Creek. On się tego chyba nie spodziewa. Mam dużo wiary, żeby co? Kupić jednostkę lub budynek. Nie no, budynku to jeszcze nie mam żadnego. Chociaż jak gra tak mówi, to znaczy, że coś muszę mieć. Nie, tutaj na pewno nie. Dobra, nieistotne. Zbieramy na naukowca wielkiego. Dobra, to. Pozbywamy się. Dania i Japonia. Przyjaźń. Odrzucona. To okej. Tutaj koloseum potrzebuję, żeby Circus Maximus zbudować gdzieś. O, świątynia. I amfiteatr. Dobra. Tutaj tak pokojowo. A tutaj takowe buduję. 303 złota mam. To najpierw ulepszamy chyba to. No tak. Ulepszamy to. 1, 2, 3, 4. Ale tu będzie rzeź. Tego to mi chyba zabiją łatwo. Ejku. Ejku. Znowu ile ten odcinek trwa? Jak to się dzieje? Kurde. Dobra, to wysyłamy do Japonii, bo ja się jednak trochę obawiam tego wariata Hiawaty, Haralda. A tutaj, dobra, tak jak mówiłem, kolejny odcinek zaczniemy od wypowiedzenia wojny Korei. Tyle dzisiaj, trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.